Weszliśmy na szczyt mojego wulkanu. A to krater. Ciężko było się tu wdrapać po tym łażeniu po górach, no ale udało się nam. Głównie mnie z moim brzuszkiem tu się wdrapać. Z czego jestem bardzo dumny. A Piotrek, fotograf, wciąż szuka kolejnego miejsca na ujęcie. Z drugiej strony, miejsca gdzie idę teraz, jest znacznie większy krater. Zaraz go pokażę. O! Uwaga! Wjeżdżamy w krater. O właśnie, to jest piękny, duży krater. To jest jego wnętrze. Trochę niepozornie to wygląda, ale jednak to jest krater. Czerwiec 2011 rok, godzina 21:30, pół 10 wieczorem, temperatura około 4 stopni, jest cieple jak w dzień, nie ma takiego wiaterku niestety, a i słoneczko zrobiło swoje po południu. To jest jeden mały krater. Tam jest picia. Ostro walczy wciąż. Lepsze ujęcie. No i drugi krater. Śnieg wygląda strasznie w tym roku ze względu na wybuch wulkanu. Popioły przysypały dużą warstwę śniegu. I śnieg wygląda właśnie tak, szaro. Być może za rok to się nie powtórzy. I śnieg będzie tutaj piękny, biały. Będzie dawał duży kontrast do zdjęć. Czy komuś się Islandia nie podoba? Bo mi się bardzo podoba.